Sobota, 9 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z Księgi Tobiasza jest zakończeniem księgi. Otóż Rafał odsłania siebie, mówi kim jest, że nie jest zwykłym człowiekiem, ale posłańcem od Pana Boga. Ale kiedy chcą mu zapłacić za tą drogę, wypowiada parę takich słów na temat jałmużny, na temat pewnych zasad ogólnych, które warto w życiu wprowadzać, i zwróćmy uwagę na takie dwa zdania. Lepsza jest szczera modlitwa i miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością, aniżeli bogactwo pochodzące z nieprawości. To, że bogactwo jest mniej ważne od miłosierdzia i modlitwy, to możemy powiedzieć, no tak, zwłaszcza to bogactwo, które płynie z nieprawości. Ale ciekawe jest to sformułowanie miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością. Miłosierdzie to nie jest przeciwko sprawiedliwości. Tu jest pokazane, że trzeba być miłosiernym, ale miłosierdzie nie może być za cenę krzywd drugiego człowieka. Nie można być miłosiernym wobec jednego przez to, że się jest niesprawiedliwym wobec innego. Miłosierdzie nie polega na tym, że zabieram komuś, żeby dać komuś jeszcze, tylko daję swoje. Daję swoje, żeby drugiemu pomóc, temu, który jest potrzebujący, temu, który po prostu ode mnie spodziewa się pomocy. I drugie zdanie, lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. To zdanie bardzo nam przypomina słowo Jezusa, więcej szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. Lepiej jest dawać jałmużnę, niż gromadzić złoto. Mamy może taką pokusę zbierania pieniędzy, pomnażania. I to jest normalne, że myślimy o czymś, chcemy jakieś projekty zrobić, mamy jakieś plany na przyszłość, ale żeby jednak nie zapominać o tym, że więcej szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu, żeby jednak mieć część pieniędzy, które daje dla innych, które daje może dziesięcina, może 5%, ale żeby mieć takie przekonanie, że jednak no nie może być tak, że wszystko chcę tylko dla siebie. Psalm jest wzięty z Księgi Tobiasza, jest fragmentem modlitwy Tobiasza Starszego, który odzyskał wzrok i dziękuję Panu Bogu za to, że Pan Bóg po prostu w życiu mu pomógł, czy że w życiu pomaga. I mówi w pewnym momencie, że jego głos jest głosem z wygnania. Jest głosem z wygnania. Ja zaś wychwalam go w ziemi mego wygnania. Dlaczego to jest ważne? Tobiasz jest w Niniwie, jest poza granicą kraju, jest na obczyźnie, ale pomimo tego, że jest na obczyźnie, to jednak potrafi wychwalać Boga. Potrafi w miejscu wygnania, w miejscu nie najlepszym, byśmy powiedzieli, nie najbardziej idealnym, jednak dziękować Bogu za to, co jest. I to nas zachęca do tego, żebyśmy naprawdę dziękowali Panu Bogu w tym miejscu, w którym jesteśmy. Może nie jesteś na najlepszej parafii, na której byś chciał, może nie jesteś na najlepszej placówce, na której byś chciała, może nie jesteś w takiej rodzinie, jakim sobie wymarzyłeś, czy wymarzyłeś, może ta praca nie jest najlepsza, może to nawet nazwać wygnaniem i jakimś takim skazaniem na środowisko, które nie do końca jest twoje, ale wychwalaj Pana, dziękuj Panu Bogu, bo również w tym miejscu, w którym jesteśmy, Pan Bóg naprawdę może nam pomóc. Również w Egipcie Bóg może wyprowadzić swój naród do ziemi obiecanej. Również w Egipcie może pokazać wielkie znaki cuda, żeby nie dać sobie wmówić, że moje miejsce jest takie, że na pewno Pan Bóg tutaj działał nie będzie. Ewangelia jest znaną Ewangelią o ubogiej wdowie, która wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz do skarbony. I co robi Jezus? Jezus mówi, że ta kobieta wrzuciła więcej niż bogacze, dlatego że ona wrzuciła ze wszystkiego, co miała. Czyli Jezus patrzy nie tyle, ile dajesz, tylko ile to jest procent tego, co masz. I my nieraz pewno, patrząc na składkę, albo patrząc na pieniądze, na to, co dajemy na Kościół, albo co dajemy w życiu, bardzo często porównujemy się do innych i bardzo często byśmy myśleli, że o, ja to dużo daję, bo inny daje mało, albo ktoś daje mało, a ja daję dużo. Nie, to wszystko zależy od tego, ile to jest procent z tego, co mam. Czy to mi zbywa, czy to jest tylko po prostu dla niechcenia, czy to jest część, naprawdę duża część mojej ofiary. Ale ta uboga wdowa mnie osobiście od wielu lat jeszcze fascynuje pod jednym względem, że Jezus nie powiedział do niej, nie daj pieniądze na świątynię, bo świątynia zostanie zburzona. Nie powiedział do niej, nie daj pieniądze kapłanom, bo przecież kapłani mają pieniędzy więcej niż ty. Nie powiedział do niej, wiesz co, kobieto bogaci już rzucili więcej, więc naprawdę ty jesteś zwolniona od podatku. Nie powiedział też do niej, że to nie ma sensu. Skoro to jest ostatnie pieniądze, to lepiej, żebyś sobie wzięła na chleb.
Czemu tak nie powiedział? Czemu Pan Jezus docenia to, że ktoś oddaje ostatnie pieniądze na świątynię, która nawet będzie zburzona? Czemu Pan Jezus patrzy innymi oczami niż nasze oczy? Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.